Witajcie, drodzy kochani. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć wam kilka słów na temat niebezpieczeństwa, które czai się w YouTubach niektórych osób. Po prostu niebezpieczeństwie, które promieniuje z internetu, jak również z niektórych programów telewizyjnych. A więc o co tu chodzi? Właśnie dzisiaj się dowiedziałem takich informacji bardzo ciekawych, z którymi z wami chciałem się podzielić. Ponieważ kilka dni temu oglądałem pewnego pana na YouTubie i po tym jego programie, po tej krótkiej wypowiedzi już nie mogłem dokończyć praktycznie, bo już nie mogłem z tego znieść. Zaczęło mnie boleć po prostu serce. No i pewna osoba, która wyczuwa energię, mi powiedziała, no Grzegorz, po prostu jest taka sprawa, że demony podczepiły ci się pod serce i trzeba cię po prostu oczyścić i masz podczepy na twojej czakrze serca. Także, drodzy kochani, chciałbym wam powiedzieć, że nie wszystkich ludzi można oglądać na YouTubie, ponieważ te wibracje jakby dochodzą do naszych uszu i jakby wchodzą do naszego ciała i jakby ingerują w naszą jakby niezależność energetyczną i przekazują nam energię bardzo negatywną, a niekiedy mogą być nawet podczepy stworów demonicznych. Przez słuchanie pewnych osób możemy po prostu doprowadzić się do krytycznego stanu, czyli po prostu do stanu, w którym mamy podczepy demoniczne. Czy to są na sercu, czy to są podczepy na wątrobę, czy to są podczepy na czakrę podstawy. Także na te rzeczy po prostu musimy uważać. Jeżeli oglądamy już kogoś, jakąś panią, czy jakiegoś pana na YouTubie, to musimy po prostu jakby radiostezyjnie sobie wybadać i jakby odczuć naszą intuicją, czy tak naprawdę czujemy się dobrze, jeżeli ta osoba się wypowiada, czy czujemy się źle, jeżeli ktoś mówi na tym YouTubie, ponieważ jest takie coś jak intuicja w nas samych i możemy po prostu jakby zadać sobie takie wewnętrzne pytanie, jak ja się czuję, kiedy ja słucham tą osobę. No i wówczas, jeżeli przyjdzie odpowiedź, no to już wiecie, czy wam to po prostu dobrze sprzyja wam ten YouTube, czy wam szkodzi, czy po prostu pobieracie demony. Ja dodam również, że odnosi się to samo dokładnie do programów telewizyjnych. Jeżeli jest program telewizyjny, który no, mówi o zabijaniu, przesyła jakby taki przekaz zabijania, może to być film kryminalny, może być jakiś program, który mówi bardzo takie rzeczy niezbyt ciekawe, nam może ten program po prostu zaszkodzić. Możemy mieć po skończeniu tego programu jakieś złe odczucia wewnętrzne, możemy mieć strach, możemy mieć jakby takie sentymenty grozy, które nam się jakby zapisują w naszym umyśle, ponieważ dodajmy, że nasz mózg jest jakby taki mały komputer, który zapisuje wszystko, co widzi, a potem podczas marzeń sennych to się odtwarza i mamy wizję różnorakich robaków, demonów, różnorakie sytuacje kryminalne i tak dalej, ponieważ to się wszystko zapisuje w naszej podświadomości, prawda? Także, drodzy kochani, zarówno dzieci, jak i starsi ludzie powinni uważać na to, co oglądają, na to, czego słuchają, ponieważ tam są jakby, oprócz tych frekwencji subtelnych, które tam są zapisane, może to nawet być zwykłe radio, mogą nam kontrolować umysł. Mogą nam kontrolować umysł przez komputer, przez internet, jak również mogą nam kontrolować umysł przez zwykły telewizor, który oglądamy codziennie. Dlatego trzeba po prostu jakby nie uzależniać się od tych rzeczy, tylko po prostu być niezależnym i robić to, co mamy robić w naszym życiu, ale nie być zależnym od komputera, nie być zależnym od telefonu komórkowego, nie być zależnym od środków masowego przekazu, bo też niektóre rzeczy w gazetach, które są wypisywane, też nam mogą zaszkodzić, ewentualnie no, są jakby środki manipulacji mas ludzkich, prawda? Także z tym musimy się liczyć i to po prostu jest taka informacja dla was, drodzy kochani, żebyście wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi. Na marginesie chciałem skomentować, iż posiadamy aronit, który jest odpornikiem mineralnym, naturalnym, jest bardzo zdrowy, jak również posiadamy te duże podkładki, które można stosować do harmonizowania struktur wody. Ja dodam, że te podkładki są bardzo zdrowe, są zrobione z minerałów i są 100% naturalne. Jeżeli ktoś ma okazję, może sobie taką podkładkę zakupić. Dziękuję państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.